Witam serdecznie, przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i obecnie prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Jest to kolejny odcinek na temat łaski i chciałbym teraz mówić o nieskończoności łaski. O tym, że łaska jest nieskończona, że łaska jest niewyczerpalna, że łaska jest wieczna. Zostaniemy dzisiaj tylko, myślę, na jednym fragmencie Biblii. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwsze 17 wersetów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był. I świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziano. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Powiedz to ze mną. Powiedz ten ostatni werset ze mną. Prawo zostało nadane przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Łaska stała się. Co to znaczy, że ona się stała? To znaczy, że ona zaistniała nie w sposób podany przez człowieka. Ona nie przyszła poprzez to, że się nauczono jej, że stworzono nowy system filozoficzny. Ona stała się. Ona została zrodzona, stworzona. Ona zeszła na ziemię w postaci człowieka. 4 podstawowe elementy. Po pierwsze, łaska wyrasta z prawdy. Prawda, przyjaciele, jest ściśle związana z takim greckim słowem proton, gdzie określa się coś pierwszego. Prawda jest to rzeczywistość Boża. Są to Jego toki myślowe, jest to Jego system wartości, jest to wszystko to, co było pierwsze, zanim cokolwiek było, była prawda. Jak to mówią przy powieści Salomona, prawda hasała u boku Boga, kiedy On stwarzał wszystko. Idąc głębiej, tą prawdą jest sam Bóg, objawiony jako Jezus. A łaska, czyli Boża przychylność, Boża zdolność, ona wyrasta z prawdy, czyli jest ściśle związana z prawdą. Czyli łaska nie jest związana z humorem Boga. Łaska nie jest związana z samopoczuciem Boga. Łaska nie jest związana z widzimisię Boga. Łaska jest związana z prawdą, którą
Bóg ustanowił przed założeniem świata, a prawdą akurat w tym wypadku było to, że ludzie sami nie są w stanie poradzić sobie w życiu, a więc zejdę na ziemię jako człowiek, umrę za ich grzechy, wstanę z martwych, otworzę im nową przestrzeń do przyjmowania mocy, zbawię ich, odkupię, zapłacę za nich. Łaska wyrasta z prawdy. Dalej, łaska jest prawdą. Łaska jest prawdą. To znaczy, że cokolwiek w naszym życiu dochodzi do głosu, w naszym życiu chrześcijańskim, to musi wynikać z łaski. A więc łaska dla nas stała się prawdą. Ona sama wywodzi się z prawdy i ona jest dla nas prawdą, czyli początkiem wszystkiego. Początkiem każdej rzeczy. Dalej, łaska jest jedyną prawdą, a więc nie istnieje przy niej prawda poboczna, tak zwana. Że jeśli łaska nie działa, to coś tam innego zadziała. Po pierwsze, łaska zawsze działa, ponieważ ona jest dana. Tak jak dany jest czas. Jak powiedział, czas nie działa. Jak może czas nie działać? Czas działa. Okay? Łaska działa. Czas jest dany, łaska jest dana. Więc łaska jest jedyną prawdą. Nie ma żadnej innej prawdy pobożnej. Jest taki ciekawy tekst. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bóg kiedyś powiedział. To znaczy, nawet nie chodziło o to, że oni nie wierzyli w tego Boga, to chodziło o to, że oni oprócz tego Boga mieli innych bogów. Rozumiecie? Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz miał innych prawd, tak zwanych, oprócz prawdy jedynej, której imię to łaska. I ostatnia rzecz. Prawda przejawia się tylko przez łaskę. Czyli Bóg inaczej nie przejawia się obecnie. Tylko i wyłącznie za pomocą łaski. Czyli Bóg przejawia się jedynie za pomocą swojej przychylności dla człowieka, niezasłużonej przychylności. I tylko poprzez swoje zdolności włożone w człowieka w wyniku przyjęcia tejże niezasłużonej przychylności. Z wersetów tych wynika, że Jezus to słowo Boga do człowieka. Jezus to słowo Boga. Jezus to przekaz Boży wobec człowieka. Jezus jako kwintesencja łaski, jako podstawa łaski jest słowem Boga do człowieka. Jest informacją Bożą do człowieka. Jezus to słowo łaski. Jezus jest słowem łaski. Jezus tutaj przyszedł na ziemię, aby przynieść łaskę. Łaskę i prawdę. Takie były jego cele. Łaskę i prawdę. Co tam przyniósł Jezus na ziemię? Łaskę i prawdę przyniósł. Nic więcej nie przyniósł. Tylko łaskę i prawdę. Przez łaskę powstaje wszystko. Bez łaski nic nie powstaje. Przez nie wszystko powstało, a bez niego nic nie powstało. Jezus jest słowem Boga. Jezus jest nośnikiem łaski. Jezus to słowo łaski. A więc bez łaski nic nie powstało, co powstało. I nic nie powstaje. Wszystko powstało i powstaje za pomocą łaski. W łasce jest życie i to życie oświeca. A więc kiedy my poruszamy się w łasce, to z naszego wnętrza płynie życie. A więc tylko łaska, tylko poruszanie się w łasce, w świadomości, niezasłużonej przychylności i w Bożych uzdolnieniach, nie w innych uzdolnieniach, ale w Bożych zdolnościach, które weszły do naszego życia. Tylko to przynosi życie. Każdy, kto chodzi w łasce, żyjąc na podstawie praw tej łaski, jest oświecony i świeci. Każdy człowiek, który funkcjonuje w łasce, jest oświecony i świeci. Każdy, który nie funkcjonuje w łasce, nie jest oświecony. Po prostu. Jest ciemny i sieje ciemność. Nawet jeśli narodził się z Bożego Ducha, skorzystawszy z tej pierwszej części łaski,
ale na przykład dalej porusza się we własnych zdolnościach, to niesie ciemność. Każdy człowiek poruszający się we własnych zdolnościach niesie ciemność. Nasze zdolności, ludzkie zdolności, one są jedynie możliwe do użytku ewentualnie, jeśli tak będzie Bóg chciał, to ich użyje. Natomiast On przede wszystkim używa swoich zdolności przyporządkowanych tylko Jego osobie. My oczywiście wszelkie nasze zdolności pochodzą od Boga, każda naturalna zdolność pochodzi od Boga, każdy talent, każda umiejętność. Natomiast są to szczątkowe elementy. Szczątkowe. Tak jakby samochód uderzył w skrzynkę z narzędziami, narzędzia się rozpadły, tam leży klucz, tam śrubokręt. I to tak jest z tymi naszymi zdolnościami. Mamy troszkę tego, troszkę tamtego, w tym jesteśmy troszkę lepsi, w tamtym troszkę mniej lepsi. Natomiast łaska to jest Boża zdolność w nas. Jego zdolność przychodzi. Rozumiesz? Na przykład ktoś naturalnie dobrze śpiewał. Super. Fajnie, że naturalnie dobrze śpiewał. I teraz on się rodzi z Bożego Ducha i on może sobie naturalnie dobrze śpiewać. To będzie bardzo okej. Ale on przedtem naturalnie dobrze śpiewał. Rozumiesz? Ale kiedy ten człowiek zgodzi się z tym, że to, co posiadał do tej pory, było szczątkowe, to wiesz, co teraz się wydarzy? Bóg będzie śpiewał przez niego. Bóg będzie śpiewał przez niego. A więc każdy, kto chodzi w łasce, żyje na podstawie jej prawd, jest oświecony i świeci. Życie z łaski to branie z pełni Boga. Branie wszystkiego, nie wybieranie rodzynek, w cudzysłowie z ciasta, tylko branie wszystkiego, co mówi Bóg, bo łaska jest ściśle związana z prawdą, prawda? Ona wywodzi się z prawdy i jest dla nas już dzisiaj jedyną prawdą. A więc nie bierzemy czegoś z Boga, tylko bierzemy wszystko z Boga. Wszystko. Każdy aspekt Boga, tak, jest dla nas number one. Nie ma rzeczy ważniejszych z Boga i mniej ważnych z Boga. Kto nie opiera się, kto nie opiera się, ale na naturalnych uwarunkowaniach, ale czerpie z niezasłużonej przychylności, ten odkrywa nadprzyrodzone zdolności w sobie. A więc każdy z nas musi zrozumieć bardzo prostą rzecz, że łaska jest nieskończonym elementem. Ona się nie kończy. Jest kompletna, zupełna, wystarczająca, zupełnie zaspokajająca. Nie trzeba do niej nic dodawać i trzeba z niej czerpać na maksa. Jest niewyczerpalna. Wszelka naturalność, ona może być użyta, ale nie może stanowić substytutu łaski. I nie można dorabiać teologii do tego, że taki byłem wcześniej. Guzik to obchodzi kogo, jaki człowiek był wcześniej. To, co stare, przeminęło. Jak wcześniej posiadałeś coś, to przeminęło. Byłeś utalentowany wcześniej w jakiejś dziedzinie, to przeminęło. Teraz się rodzisz na nowo z Bożego Ducha i te rzeczy, które kiedyś w tobie działały, teraz przynosisz do Boga, myślisz, Boże, co ja mam z tym robić? Tak? Ja poddaję to obróbce Twojej łaski. I teraz wiesz, co się stanie. Jak to jest przydatne, to łaska to ogarnie, użyje, wzmocni, ugruntuje. Jeżeli jest to nic nie warte, to łaska to zmiażdży. Ponieważ łaska stała się. Ona stała się, ona jest po prostu. Jest nieskończona. Chciałbym, żebyście, przyjaciele, wzięli to przesłanie do swojego serca i żebyście po prostu żyli tym przesłaniem. Żyjcie tym przesłaniem. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie żyli tym przesłaniem. Aby to słowo wywierało teraz potężny wpływ na każdego z nich. Ojcze, dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa, że to słowo jest przyjmowane jako Twoje słowo. Niech moc Twojego Świętego Ducha spływa teraz na każdego z tych ludzi, którzy przyjęli Twoje słowo. Niech to ich rozpala, umacnia, gruntuje.
w imieniu Jezusa.